Pan Orlando Lazaro Ortega, proszę bardzo. To jest autor tego obrazu. Powiedz, no jak to jest z tym twoim imieniem? To jest druga historia. Następny duża raz. Historia, tak? Dobrze. Ale to co, poderwałeś Polkę i co, nie żałujesz? Dobra jest Polka, jak jest lato. Jak jest lato. Ale ile z tą Polką można wytrzymać? Bo ja wytrzymuję 46. Jestem... Ile? 6 lat? 7? Około 6 lat. Około. I macie jednego syna, bo widziałem? Mały, tak. No. No w końcu jakie jest imię twoje? Które? Czy Orlando, czy nie wiadomo? Jest... Imię. No. Tak imię jest Orlando Lazaro. To jest dwa imię. Aha, dwa imiona. I dwa nazwisko. Bo na Kuba jest pierwsze nazwisko jest strona tato i drugie nazwisko jest strona mama. Strona mama. I to jest Orlando Lazaro Ortega Zulueta. Cztery słowa. No, stary, tak. Ale cały czas ludzie mówi Orlando Lazaro Ortega, ale i moja mama słucha tego, ona będzie źle, bo ona będzie, no, dlaczego nie ma mama nazwisko? Będzie miała pretensje. No. A teściowa tam się nie zaplątrza gdzieś? Nie. No, choroba, jakbym jeszcze teściową wymieniał. No nic, ale ja miałam dobrą. Rzadko to się zdarza, podobno. Powiedz nam, jak to się stało, że ty zacząłeś malować i to takie kolorowe rzeczy. Czy to od razu te kolorowe, czy nie? Nie. To kolorowe jest... Na Kuba cała sytuacja jest jedna dobra strona i druga strona jest niedobra. I cały czas na Kuba zobaczymy, jak jest dobra strona. Pierwszy raz ja byłem na Polska i było zimno, bardzo zimno. Problema dla mnie nie było zimno, bo masz, nie ma problemu, ubiera, nie ma. Ale problema było, jak było ciemno. Mówi się, u nas szaro jest. To było dla mnie było bardzo trudne, jak było ciemno. Straszne. Wcześniej ja byłem Polska, cały czas moja obrazy była monokromatyczna, jakieś trzy kolory, ciemne, jakieś okre, brązowe. I ten pierwszy zimno tutaj, ja byłem bardzo smutny, ja można dawa kolory, tu domo będzie kolorowe. I ten czas, ja dawa bardzo kolory do mojej obrazy, tu będzie trochę inny moje domu, bo moje domu było smutne, jak było zimno. Później vivo dobra, ya vivo zadovolone, so vivo, y teraz chisco es colorove, na lato, na himno, sao echa, malova colorove. Czyli proszę Państwa, mamy teraz problem energetyczny. Nie wiemy, jak to opalać mieszkania. Malujcie, kochani, i będziecie mieli ciepło. No. No tak to, to jest dobry pomysł. Ale tak. Sekundę, bo na Kubie też mówimy sobie, a Kuba to kolory, to tego. A na Kubie to szaro też jest. Ja byłem na Kubie chyba 3 czy 4 razy. No oprócz portretów Che Guevary, nawiasem mówiąc czarno-białych, to nie ma dużo kolorów. Jak to jest z tymi kolorami? Ale są kolory na samochód, na przykład. To jest dla... amerykańskie samochody jest, dla mnie to jest kolorowe. Bardzo... Pierwszy raz ja byłem... Jedna historia. Pierwszy raz była Polska. Ja byłem na ulicy. Na Kuba samochody są... Zielone, jute, czerwone, są jakieś całe... I na Polska, kiedy widzisz jedno-czerwone samochód, to jest niespojanka. Całe są czarne, szare. To jest... Ale to mnie coś dziwi, wrócimy zaraz do tych kolorów, ale że te kolorowe samochody na Kubie, to są wszystkie z przed 59 roku, to znaczy sprzed rewolucji. I one ciągle jeżdżą i ciągle jeszcze są odmalowywane. Piękne są takie, żółte, lśniące, żółte, zielone. Fantastyczne. No ale ja chcę wrócić do kolorów, bo ja przeczytałem twój wywiad w Angorze i tam mówisz o tym, że te kolory to się wzięły, przynajmniej u ciebie, z czego innego, z religii. Bo ty, o ile wiem, bo bardzo popularne religie na Kubie to są te afrochrześcijańskie, prawda? Tak. I ty jesteś też, czy byłeś wyznawcą takiej religii? I tak. To mnie zaintrygowało, już nie pamiętam, ale zdaje się, że każde bóstwo przypisane jest do jakiegoś koloru. Tak, to jest prawda. I czy to miało wpływ na twoją pracę i na twoje malarstwo, na twoją sztukę? Tak, też. Był. Tak. A opowiedz, co to jest. Tak, to spróbuj, no. Bo to z Nigerii pochodzi, zdaje się, ta... To jest religia na Kuba. To jest bardzo strona filozofia, nie jest jaki... Filozoficzny. Taki, filozoficzny. Ta? I są jakie... Przepraszam, po polsku, na pewno. Bardzo źle. Dobra, rozumiemy, rozumiemy. Dobra. Są jakieś 7 energia na świat. Energia na przykład do mama,
To jest energia juta. I ten energia są na woda. Są energia, to jest niebieska i to jest na playa. To nazywa się Yemaya. Mamy juta, jest ochum. I to są całe kolory, są inna energia. I każda energia są jaki man znasz. Mamy na przykład wojna energia też. Czasami są jedno kolory i czasami są jakie kombinacja jedno, drugie kolory. Ale to żyje w was. Ta religia też przedstawia się w jakimś umiłowaniu kolorów też, tak? O, właśnie, koraliki nawet kolorowe, tak. No to jest ciekawe bardzo, to znaczy ten temat można rozwinąć, bo sobie możemy zajrzeć do internetu, ale te religie właśnie afrochrześcijańskie, które w Hiszpanii byli przez ileś 400 lat prawie na Kubie i to zaczęło się, kiedy królowie katolicy byli u steru władzy w Hiszpanii. Chcę zmienić temat. Street art to jest ta sztuka ulicy, którą ty kochasz. Te dzieła są wystawiane na ulicy też często. I dałeś przykład tego już w Hawanie, bo ty zanim przyjechałeś tutaj, już w Hawanie tworzyłeś. Powiedz no coś na ten temat, bo ty tam jakiś bulwar stworzyłeś w Hawanie, który zawiera te elementy polityczne, Che Guevara, Castro i Coca-Colę. To z tego wywiadu ja wiem. To było dawno temu. Była jedna seria. Trochę problema na Kuba, bo ja miksuję trochę. Była jedna strona mojej obrazy, ja miksuję aquí. Bo na Kuba są bardzo dużo propaganda polityczna. Nie wiem, pogadać. Jesteśmy na Polska i możemy sobie reklama Coca-Cola, czapka, co dalej. No nie byłeś tutaj 30 lat temu. No. Na Kuba nie ma nic. Tylko jest Che Guevara, Fidel Castro i jaki jest polityczny topic. I jeden raz ja lubię kombinować, jaki ten topic, tu komercjalny, na przykład, było jedno obraz i moja, było jaki Che Guevara, tu Coca-Cola i co dalej, ale na government nie lubi tego. Mówi, dobro obraz i dobro malujesz, ale nie lubimy tego. Chodziło o to, że ta polityka też jego niby nie interesuje, a jednak jest. I ten bulwar w Hawanie zawierał tam elementy Che Guevary, Fidela Castro i Cuba Libre, bo to Cuba Libre, wolna Kuba, ale napisane czcionką od Coca-Coli. Także miał z tego powodu dużo problemów. Ale ta sztuka, teraz umieszczasz ją na różnych starych budynkach, na Pradze, a też w towarzystwie graffiti, tak? Ja to widziałem na zdjęciach. Bardzo ciekawe są zestawienia starych budynków, cegieł takich, czy gruzów nawet, czy jakieś graffiti w takich zakątkach Pragi. Umieszcza te swoje obrazy i to naprawdę coś rewelacyjnego jest. Nawiązanie do polityki, zauważyłem w tych obrazach to oko, które ty malujesz wszędzie. Oko, które jest okiem, tak jak wyjaśnia Orlando, oko kobiety. Nawiązuje do Orwella, który był autorem tego powiedzenia swojej powieści 1984 o tym Big Brotherze, że Big Brother patrzy na was, tak? Wielki brat, ale Orlando mówi, że to może być też wielka siostra i żeńskie oko maluje, ale naprawdę proszę sobie zobaczyć, tam jest chyba jeden taki obraz z tym okiem. Są to rewelacyjne obrazy, ta obserwacja każdego. Proszę Państwa, motyw jeszcze inny, który ty eksponujesz mocno, to jest kobieta. No tutaj mamy aktów kobiety tyle. Co to znaczy w twojej twórczości? Czy to kobieta to jest co? Miłość, seks, co jeszcze? No bo to jest... I to. Dla mnie jest inspiracja. Ale widzę, że większość tych obrazów to właśnie te kobiety, te wiem, akty. Wiem. Ale nie wiem, to jest inspiracja. Inspiracja moja, później może być chłopa, teraz jest inspiracja jest kobieta. No bo ja zauważyłem, że to jest, nie powiedziałbym obsesja, ale... No, nie. Ale jednak to cię bardzo, bardzo inspiruje. No ja też muszę cię uspokoić trochę, bo mi teraz przeszło już trochę, ale już... Ale tylko trochę. Nostalgia za tą Kubą, tęskno ci? Czy jeździsz tam? Czasami. Teraz mam rodzina tutaj i jest trudne, ale ja, moje plan jest pół roku na Kuba i pół roku na Polskę. Tak, że tam przenosisz. Kiedy będzie zimno na Polskę, ale to jest trudne też.
No ale pieniądze. W każdym razie te obrazy no, na pierwszy rzut oka mnie oczywiście położyły na łopatki wręcz. Bardzo piękne są, a one podobno jeszcze świecą wieczorem, tak? Ale to nie w tym jest rzecz. W tej formie jest coś fantastycznego. Dziękuję ci, ale nie jesteś zwolniony, bo w czasie przerwy 45 minut będzie przerwa. To tam proszę być, bo tutaj cię będą atakować niektórzy znawcy sztuki. Dziękuję. Do widzenia, dziękuję. Do zobaczenia. Proszę Państwa, bardzo ciekawa jest ta sztuka. Proszę się przyjrzeć tym obrazom z bliska i z daleka. No ja przynajmniej chciałbym mieć taki w hotelu. Nie wiem, nie wziąłem pieniędzy, ale chyba kupię. Nawet nie zobaczyłem ceny, jaka jest. Proszę Państwa, zaczynamy koncert. Ja tylko dwa słowa. Wprawdzie już bardzo, bardzo dawno temu jeździłem na Kubę jako pilot grup polskich i mógłbym na ten temat strasznie dużo opowiadać, bardzo ciekawych rzeczy, wskazujących na charakter Kubańczyków. Wszystko jest na luzie, tak jak to Hiszpanie mówią, mañana, jutro, nic nie jest ważnego. Proszę Państwa, 1492 to był Krzysztof Kolumb, który odkrył Kubę, także tam została od razu zaimplantowana wiara katolicka, chrześcijaństwo, które kwitło i kwitnie do dzisiaj, bo około 60% to są chrześcijanie na Kubie w tej chwili. 400 lat prawie do 1898 była kolonią hiszpańską, później przez 4 lata należała do Stanów Zjednoczonych. W 1902 roku uzyskała niepodległość, a w 1959 roku pod kierownictwem Fidela Castro prowadzili rewolucję, wygonili Batistę i z tej Kuby pięknej, Boże kochane, się zrobiło no takie coś, co znaliśmy w latach 60., 70., 80. jeszcze trochę, ale w każdym razie nie jest tam wesoło, chociaż mają w sercu radość. I tę radość może Państwo zobaczą teraz w muzyce. Zapraszamy soliści, to będą Kubańczycy, zespół nazywa się Morning Star Orchestra. Zaprosi Państwa do rytmów latynoamerykańskich. Miłego wieczoru.